10 Kepler-78b. Jest to planeta pozasłoneczna orbitująca wokół gwiazdy Kepler-78. Planeta jest trochę większa od Ziemi i obiega swoją gwiazdę w ciągu 8,5 godziny. Co znaczy, że rok na tej planecie trwa właśnie 8 godzin i 30 minut. Masa planety wynosi około 1,7 masy Ziemi, zaś promień jest o około 20% większy od ziemskiego. Gęstość planety jest zbliżona do gęstości Ziemi, co sugeruje, że Kepler-78b jest zbudowany z żelaza i skał. Planeta została odkryta w 2013 roku przez kosmiczny teleskop Keplera. Znajduje się w gwiazdozbiorze Łabędzia, czyli ponad 400 lat świetlnych od Ziemi, i porusza się po orbicie 40 razy bliżej swojej gwiazdy niż Merkury wokół Słońca. W ziemskiej dobie mieszczą się więc 3 lata na tej planecie. Ciekawostką jest fakt, że planeta zbliża się do gwiazdy, wokół której orbituje, i nieuniknione jest, że zostanie przez nią wchłonięta. Jednak raczej ludzkość nie będzie świadkiem tego zdarzenia, ponieważ będzie miało ono miejsce za jakieś 3 miliardy lat. 9. Ton 618. To jedna z największych poznanych ludzkości czarnych dziur. Odkryto ją w środku eliptycznej galaktyki Holmberg 15a. Czarna dziura jest to obszar czasoprzestrzeni o tak dużej masie w małym rozmiarze, że przyciąga grawitacyjnie do siebie wszelką materię będącą w jej pobliżu, a cokolwiek, co przekroczy granicę bez powrotu, czyli tak zwany horyzont zdarzeń, nie może już jej opuścić, łącznie ze światłem. Obliczono, że masa czarnej dziury ton 618 jest tak duża, że można porównać ją z 40 miliardami mas Słońca. Rozmiar czarnej dziury również imponuje. Jej średnica wynosi 790 jednostek astronomicznych, czyli niemal 120 miliardów kilometrów. 8. UY-Scuti. Jest to jasny czerwony nadolbrzym oraz gwiazda zmienna półregularna, znajdująca się w gwiazdozbiorze Tarczy. Największa znana gwiazda pod względem średnicy. Jej szacowany promień wynosi 1700 promieni Słońca, czyli około 1,2 miliarda kilometrów, a jej objętość przekracza objętość Słońca około 5 miliardów razy. Gwiazda znajduje się w naszej galaktyce, jest oddalona od Ziemi o około 9500 lat świetlnych. Całkowita jasność gwiazdy przekracza 340 tysięcy razy jasność Słońca, co sprawia, że jest to jedna z najjaśniejszych gwiazd w galaktyce. UY-Scuti została skatalogowana po raz pierwszy w 1860 roku przez niemieckich astronomów w obserwatorium w Bonn podczas tworzenia Atlasu Nieba. Jej pierwsza nazwa brzmiała BD-125055. Według aktualnych modeli ewolucji gwiazd wewnątrz UY-Scuti zaczęła się reakcja termojądrowa. Za kilka milionów lat w jądrze powinna rozpocząć się fuzja pierwiastków ciężkich. Następnie w wyniku braku paliwa jądrowego zaburzona zostanie równowaga sił panujących w centrum gwiazdy, prowadząc do zapadnięcia się jądra i powstania supernowej, czyli ostatniej fazy życia gwiazdy, będącej bardzo jasnym obiektem, który już po kilku tygodniach bądź miesiącach staje się niemal niewidoczny. 7. Galaktyka koło wozu. To galaktyka pierścieniowa znajdująca się w konstelacji Rzeźbiarza. Galaktyka ta jest odległa o około 500 milionów lat świetlnych od Ziemi, a jej średnica wynosi około 150 tysięcy lat świetlnych. Przypominamy, że rok świetlny jest to odległość, jaką pokonuje światło w ciągu roku. Galaktyka wozu ma dość niecodzienny wygląd, składa się z obszaru środkowego oraz otaczającego go zewnętrznego pierścienia. Wygląd galaktyki jest wynikiem kolizji dwóch galaktyk, która nastąpiła miliony lat temu. Mniejsza galaktyka przeszła przez dużą galaktykę spiralną, odrzucając jej gwiazdy. Odrzucone gwiazdy stworzyły wspomniany wcześniej pierścień. Podobne wydarzenia nie zdarzają się często w kosmosie. Zazwyczaj kolizje międzygalaktyczne są tylko draśnięciami lub powolnym tańcem ku ostatecznemu połączeniu się obiektów w jeden. Podczas zderzenia galaktyk nie dochodzi też do zderzenia się gwiazd. Galaktyka koło wozu jest przykładem, jak wyglądają skutki prostopadłego przejścia jednej galaktyki przez drugą z wielką prędkością. 6. J140747. Jest to podobna do Słońca gwiazda położona w gwiazdozbiorze Centaura w odległości około 420 lat świetlnych od Ziemi, wokół której orbituje przynajmniej jeden obiekt, przypuszczalnie planeta. Obiekt ten nazywany jest nieoficjalnie Saturnem na sterydach. A to dlatego, że jest od Saturna znacznie większy i posiada pierścień planetarny, czyli pierścień złożony z cząsteczek pyłu i innych małych cząsteczek orbitujących dookoła planety w cienkim obszarze w kształcie dysku. Gwiazda, wokół której orbituje planeta z pierścieniami, jest podobna do naszego Słońca, jednak jest od niego znacznie młodsza. Posiada zaledwie wiek około 16 milionów lat.
Orbitująca wokół niej planeta jest niezwykle rzadkim zjawiskiem, dlatego też jej analiza okazała się niezwykle problematyczna. Jednak dzięki wykorzystaniu 4 niezależnych teleskopów okazało się to możliwe. Towarzysz gwiazdy zaopatrzony w pierścienie został odkryty tak zwaną metodą tranzytową, czyli metodą wykorzystywaną przy analizie planet, które przechodzą przez tarczę innego ciała niebieskiego. W tym przypadku Saturn na sterydach przechodził przez tarczę gwiazdy, wokół której orbituje, co możliwe było do zaobserwowania z powierzchni Ziemi. 5. HD 1897-33b. Jest to planeta oddalona od Słońca o około 63 lata świetlne i powierzchnia to jedno z najdziwniejszych i najbardziej nieprzewidywalnych miejsc, jakie udało się zaobserwować w historii astronomii. Temperatura na planecie dochodzi nawet do 1000 stopni Celsjusza, a wiatry wiejące na jej powierzchni osiągają prędkość nawet 2 km na sekundę, czyli prędkość większą od prędkości dźwięku i to większą 7-krotnie. Jednak to nie wszystko. Atmosfera egzoplanety bogata jest w krzemiany, które pod wpływem ciepła formują się w małe kropelki szkła. Te kropelki szkła wirują w atmosferze planety, tworząc dosłownie szklane chmury, szklane deszcze, szklane huragany i szklane trąby powietrzne. I to właśnie dzięki chmurom pełnym szklanych cząsteczek egzoplaneta zawdzięcza swój głęboki niebieski kolor. Szklane krople w atmosferze rozpraszają więcej niebieskiego niż czerwonego światła, pochodzącego z gwiazdy, wokół której orbituje. 4. Janssen, diamentowa planeta. To planeta oddalona od Ziemi o 40 lat świetlnych. Ma masę ponad 8 razy większą niż nasza planeta. Jej średnica równa jest dwóm średnicom Ziemi. Planeta orbituje wokół gwiazdy i obiega ją niesłychanie szybko. Odpowiednik ziemskiego roku trwa na tej planecie zaledwie 18 ziemskich godzin. Janssen krąży wokół gwiazdy niesłychanie szybko i właśnie z tego powodu występują w niej pewne anomalia. Między innymi sytuacja, w której ciśnienie w jej wnętrzu osiąga niesłychanie wysokie wartości. Wartości tak duże, że zdołały zamienić wewnętrzną część planety w diament. Naukowcy z Yale University sądzą, że Janssen zbudowana jest z węgla pod postacią grafitu i aż w 1/3 z diamentu. Masa diamentu w głębi tej planety jest tak duża, że można byłoby porównać ją z masą 3 kul ziemskich. 3. TRES-2b. Jest to planeta pozasłoneczna orbitująca wokół gwiazdy TRES-2 położonej w gwiazdozbiorze Smoka. Należy do kategorii gazowych olbrzymów. Odległość zaledwie 5 milionów kilometrów, jaka dzieli planetę od gwiazdy, sprawia, że jej powierzchnia nagrzana jest do temperatury ponad 1000 stopni Celsjusza. Jednocześnie jest to bardzo ciemna planeta, która odbija mniej niż 1% docierającego do niej światła. To dosłownie niedorzeczne, jak ciemna jest ta planeta i jednocześnie jak bardzo obca w porównaniu z tymi z Układu Słonecznego. Jest ciemniejsza od najczarniejszej grudy węgla albo akrylowej czarnej farby. Nieznany jest jeszcze efekt powodujący to, że planeta jest tak ciemna. Jedną z przyczyn, dlaczego może tak być, jest fakt, że dookoła niej znajdują się pierwiastki takie jak sód czy tlenek tytanu, które absorbują całe docierające do planety światło. 2. Gwiazdy neutronowe. Są to gwiazdy powstałe w wyniku ewolucji gwiazd. Charakteryzują się dużymi masami rzędu od 8 do 10 mas Słońca. Najczęściej powstają w wyniku kosmicznych eksplozji, na przykład supernowej. Materia składająca się na gwiazdy neutronowe jest niezwykle gęsta. Przy średnicy około 25 km gwiazdy tego typu mają masę około 2 mas Słońca. Łyżeczka materii neutronowej pobrana z takiej planety miałaby masę około 6 miliardów ton. Gwiazda neutronowa otoczona jest cienką atmosferą. Wyróżnia się 4 obszary samej gwiazdy, z której każda jest coraz bardziej gęsta. Materia skorupy zewnętrznej składa się z jonów i elektronów, które są silnie zdegenerowane. W dolnej części tej warstwy, sięgającej kilkuset metrów, gęstości są na tyle wysokie, że występuje wyciek neutronów. Ostatnią warstwą gwiazdy jest jądro wewnętrzne, gdzie materia składa się już przede wszystkim z samych neutronów, z niewielką domieszką protonów, elektronów i mionów. Jądro wewnętrzne występuje w najbardziej masywnych gwiazdach neutronowych, podczas gdy w mało masywnych warstwa ta może nie być obecna. 1. Kepler-452b. Jest to planeta pozasłoneczna w układzie planetarnym gwiazdy typu widmowego G Kepler-425 w gwiazdozbiorze Łabędzia. Jest planetą ziemiopodobną. Odkrycie planety zostało ogłoszone 23 lipca 2015 roku. Jest to pierwsza planeta o wielkości podobnej do Ziemi, krążąca po orbicie leżącej w ekosferze w sąsiedztwie gwiazdy bardzo podobnej do Słońca.
Planeta znajduje się w odległości 1400 lat świetlnych od Ziemi. Rok na tej planecie wynosi 385 dni, a znajduje się ona około 5% dalej od swojej macierzystej gwiazdy niż Ziemia od Słońca. Kepler-452, czyli gwiazda macierzysta Keplera-452b, jest 1,5 miliarda lat starsza od Słońca. Jednak temperatura na niej jest podobna do słonecznej. Jest 10% większa od Słońca i około 20% jaśniejsza. Kepler-452b, czyli Ziemia 2.0, ma prawdopodobnie masę 5 razy większą od Ziemi, jest od niej 60% większy, więc siła ciężkości na jego powierzchni jest dwukrotnie większa niż na Ziemi. Planeta otrzymuje około 10% więcej energii niż Ziemia od Słońca, więc jeżeli jest na niej woda, to całkiem prawdopodobne, że znajduje się w stanie ciekłym. Obecnie jest najbardziej podobną do Ziemi ze wszystkich znanych planet, detronizując poprzedniego rekordzistę Keplera-186f, odkrytego w 2004 roku. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału oraz odwiedzić nas na Instagramie i na Facebooku.